Mówiłem o Urugwaju, mówiłem o Peru, mówiłem o Meksyku, ale wspominałem także, że dziś u nas duet niezwykły, bo będzie tylko przedstawicielka połowy tego duetu. Twins on Tour. To są sympatyczne dziewczyny, siostry, bliźniaczki, które śmigają po świecie i Danusia Awulusi, która siedzi tam piętro wyżej i dyryguje wszystkim, kiedyś opublikowała rozmowę z nimi i mówi, znalazłam fantastyczne dziewczyny, świetnie opowiadają o podróżach. Jest w tym coś jednak niezwykłego, że bliźniaczki, które... tak się wkręciły w podróże, nie są zbyt, no mają 20 parę lat, ale zwiedziły już kawał świata i fajnie do tych podróży podchodzą. To nie jest banalne, to nie jest proste. I dziś na naszej scenie, myślę, że już powinna się szykować i podejść tutaj do mnie. Kasia, chodź proszę. Proszę o brawa dla niej także. Kasia Kowalczyk, Twins on Tour na naszej scenie, na interaktywnym festiwalu podróżniczym Poza Szlakiem. Sami widzicie, te brawa muszą trwać dłużej, no. Proszę, ten jest dla ciebie. Proszę, proszę, proszę. Ten działa. Okej, działa. Dziękuję pięknie. To tak, może zacznę od tego w ogóle. Tam w tych informatorach jest napisane, że to jest Uganda, ale taki tutaj gratis to nie tylko Uganda, ale też Tanzania i Rwanda. Ja może wezmę. Dzięki. Moja podróż miała miejsce na przełomie lutego i marca tego roku. Czyli jeszcze wtedy, kiedy nie miałam problemu z malarią, bo to była tam pora sucha, a nie deszczowa. Ale może na początku pokażę, gdzie dokładnie, jak to wyglądało. A jeszcze przed tym opowiem właśnie o tym, co powiedział wcześniej Jarosław Kuźniar. Sama podróż do wschodniej Afryki to była tylko inspiracja. Ja tam pojechałam sama, bo to była moja samotna podróż. Moja siostra wtedy nie mogła, miałam jeszcze sesję na UJ-cie, ja jestem na Gichu. I sama podróż do Afryki była taką inspiracją, żeby stworzyć blog podróżniczy, właśnie Twins on Tour. Doszłam do wniosku, że byłoby dobrym pomysłem wykorzystać marketingowo mnie i moją siostrę, bo to tak ładnie wygląda. Także wszystkich zainteresowanych odsyłam na twinsontour.eu. Tam jest relacja z Afryki, ale nie tylko. Ona tak ładnie wygląda, wszystkich zainteresowanych nią, czy co? Kogo odsyłamy na tę stronę? Podróżników, ale nie tylko, zainteresowanych podróżami. Oczywiście jak najbardziej, ale nie, może być może nie tylko podróżami. Tam są też poradniki, ale też opisujemy doświadczenia z naszych podróży. To wyszło niedawno. Ale może o tym powiem, po prelekcji będzie troszkę więcej czasu. I teraz może przedstawię, jak to wyglądało. Ja przyjechałam do Afryki Wschodniej, dokładnie do Tanzanii, na Zanzibar. Tam spędziłam na więcej czasu, bo Tanzania największa. Później pojawiła się Uganda i na samym końcu Rwanda, z której to wróciłam do Tanzanii, na Zanzibar, tam miałam lot powrotny. A z tymi lotami to było tak, że po prostu pojawiły się jakieś tanie, ja ogólnie jestem studentką, także wszystko jest on budget, podróżuję tak po najmniejszej cenie. Ale Zanzibar, no rajska wyspa. Niewiele czasu tam niestety spędziłam, jako że po pierwsze nie planowałam tego jakoś szczególnie. Zanzibar tak naprawdę to było miejsce, które zostawiła na sam koniec, żeby tak się jeszcze wychillować po tych całych moich wojażach związanych z Afryką. No Zanzibar, jak każdy widzi, rajska wyspa, też chyba taka bardzo popularna, zwłaszcza dla tych, którzy lubią nurkować. Ja wtedy jeszcze stroniłam lekko od wody, teraz troszkę się to zmieniło. Także jej nurkowanie to nie skorzystałam, ale skorzystałam za to z couchsurfingu. To znaczy cała moja podróż, jako że planowałam odbyć ją po pierwsze od kuchni, zobaczyć to wszystko z tej strony bardziej mieszkańca niż turysty, to postanowiłam właśnie zamieszkać z tymi ludźmi. Także cała moja podróż to było mieszkanie nie po hotelach, tylko właśnie u tych ludzi. I tak właśnie wyglądał widok zachód słońca, ostatni mój w ogóle na wyspie rajskiej, na Zanzibarze, z okna mojego pokoju, mojego hosta, który nawiasem mówiąc był w ogóle Maltańczykiem. No tak właśnie spędziłam na takim reniuchowaniu całe 3 dni i tylko 3 dni. Tak naprawdę na Zanzibar przywiozło mnie nie tylko białe rajskie plaże i ciepła woda, ale przede wszystkim kultura Zanzibaru, na której temat w ogóle jest dużo artykułów. Ja tylko tutaj nadmienię, że sam Zanzibar mnie zainspirował, zachwycił swoją kulturą, ten zwłaszcza Stone Town, czyli cały ten market, to takie małe, stare miasto tam na Zanzibarze. No i ta oczywiście charakterystyczna dla Zanzibaru handel, bo Zanzibar po dziś dzień
jest głównym eksporterem palmy kokosowej i goździków. To się nie zmieniło. Później Zanzibar był moim pierwszym punktem takim, no droższym niestety, bo to jednak trzeba było swoje zapłacić. Drugim i ostatnim całe szczęście punktem to było safari, którego nie sposób było nie odbyć, będąc w Tanzanii. Oczywiście jak safari to Serengeti albo Masai Mara w Kenii. Z tym, że ja wybrałam Serengeti z tej racji, że jako, że to była pora, ogólnie to pewnie kojarzycie, albo nie kojarzycie, to się zaraz dowiecie, że jeżeli się jedzie do Afryki Wschodniej, najlepiej jest pojechać albo do Serengeti, albo do Masai Mara. To jest z tej racji, że to właściwie to jest to samo, z tą różnicą, że te wszystkie zwierzaki, które się widzi w Serengeti w tej porze suchej, one później są widoczne w Kenii, w Masai Mara, ale dopiero w porze mokrej. Ja, jako że nie chciałam ryzykować, miałam tylko 3 tygodnie, no niespełna 4 tygodnie na moją podróż, postanowiłam jednak nie ryzykować malarią i pojechałam do Serengeti, czego nie żałuję. Samo safari, o tak, tak właśnie wyglądała moja siedziba, tam w takich namiotach się spało. Tak witałam każdy dzień. Tak, to właśnie jest każdy mój dzień tak wyglądał, zero deszczu, piękna pogoda. Wstawało się wcześnie rano, dobrze i niedobrze, ale się opłaciło, bo generalnie z tymi zwierzakami tam tak, że nie tylko nam ten upeł doskwiera, ale też im. I żeby cokolwiek tam zobaczyć, no to trzeba stać przed wschodem słońca. Nam się to opłaciło, mi się to opłaciło z tej racji, że byłam świadkiem uczty takiego śniadania lwiej rodzinki. Ale oprócz lwów, oprócz lwiej rodzinki, no to oczywiście cała Wielka Piątka, co w moim przypadku było tylko czwórką, a to za chwilkę opowiem, zebry wszędobylskie wszechobecne, zebry oczywiście, słonie, jak się dowiedziałam, ogólnie słonie są takimi przyjaznymi zwierzakami, jednakże ten słoń był taki trochę bardziej agresywny. Mieliśmy dużo szczęścia i też doświadczonego kierowca, który był też naszym przewodnikiem, bo tak to tam wygląda, nam się nie wykupuje przewodnika, tylko się wykupuje całą wycieczkę, w której jest w zestawie driver, kierowca, który jest też przewodnikiem i kucharz, który musi oczywiście z nami jeździć. No i reszta ekipy, bo tak naprawdę ten jeep ma 7 miejsc, ja tam nikogo nie znałam, pojechałam sama, nie żałuję, było fajnie. Jak oprócz słoni, no to oczywiście drugi jest bawoł afrykański, trzeci to był lew, czwarty był nosorożec, którego nie widziałam, i piąty jest lampart, z Wielkiej Piątki oczywiście, którego mi się nie udało chwycić z tej racji, że był zbyt szybki na mój telefon, bo tak naprawdę wszystkie zdjęcia, które teraz Państwo oglądają, były wykonane telefonem komórkowym. Ja jak jechałam do Afryki, to nie zdawałam sobie sprawy, też nie planowałam tego, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek prelekcję, jakiekolwiek spotkania podróżnicze i w ogóle jakikolwiek blog. Także nie byłam na to przygotowana, ale wydaje mi się, że nie ma tego złego. To już ostatni dzień, trzeci, moje safari trwało 3 dni. To już jest tak więcej zieloności, a to z tej racji, że jesteśmy przy kalderze Ngorongoro, o której też troszkę opowiem. W samym kampie, tym trzecim, ostatnim, było sympatycznie z tej racji, że te dzikie zarzeki nam podchodziły oczywiście do namiotów. Bliższe spotkanie trzeciego stopnia ze słonią to była norma, ale nie tylko. Oczywiście też baobaby, oczywiście bardziej bezpieczne. Może nie dla wszystkich, bo moja koleżanka Shona postanowiła wejść na drzewo. Osobiście nie pamiętam, jak z niego zeszła, ale wydaje mi się, że to był problem raczej jej partnera. Jakoś tam dali radę, zwłaszcza, że była na boso w ogóle, nie wiem, odważna dziewczyna. Jeżeli już jesteśmy przy Ngorongoro, to właśnie tak to wygląda, panorama roztaczająca się na kalderę wygasłego wulkanu, bo tak to właśnie wygląda. Miałam duże szczęście do hien. Tutaj jest takie, postanowiłam zrobić to zdjęcie, bo takie jest symboliczne, bym powiedziała. Tutaj są kości bawoła afrykańskiego. Same hieny miały takie dość mocne parcie na szkło. Osobiście nie wiem, co było, gdybyśmy wyszli z tego jeepa. Na szczęście nikt nam na to nie pozwalał. Chociaż gdyby tak było, to pewnie byłabym pierwsza. Nie zabrakło oczywiście w Ngorongoro kochanych pumba, które tak naprawdę są uważane za jedne z najbardziej szczęśliwych zwierząt na świecie, a to z racji na pamięć krótkotrwałą. Nie jeden człowiek pewnie by chciał się tym pochwalić, poszczycić, być w posiadaniu. No i nie mogło zabraknąć, jako że to był przełom lutego, marca, ciężka zima w Polsce.
nie mogło zabraknąć polskiego akcentu. Otóż polskie bociany właśnie w kraterze Ngorongoro przybyły i zaszczyciły nas swoją obecnością. A jeżeli już jesteśmy przy Tanzanii, przy Ngorongoro i przy Serengeti, to nie może zabraknąć też krótkiej opowieści o Masajach, którzy tam występują licznie, aczkolwiek nie ujęli mojego serca z tej racji, że okej, wyglądają, to jest taka bardzo ciekawa atrakcja dla turystów, którzy przybywają do tej Afryki, którzy uważają, że Afryka to przyjeżdżą do Tanzanii, obcują z Masajami, oczywiście, żeby w ogóle do nich przyjść, no to muszą zapłacić $20 na głowę. Sami Masajowie umieją mówić po angielsku, co mnie też nie zaskoczyło, ale warto było zobaczyć, jak to wygląda właśnie od kuchni. Z Masajami jest taka historia, że im bogatszy Masaj, jego wyznacznikiem bogactwa Masaja jest oczywiście ilość bydła, które posiada, oraz ilość dzieci, także nikogo nie dziwi powszechna poligamia. Tak wygląda ogólnie wioska masajska, tam właśnie przybyliśmy. Po uiszczeniu odpowiedniej opłaty zaprosili nas do siebie, oczywiście swoim tańcem charakterystycznym, można powiedzieć nawet na mnie robiącym wrażenie. I tak weszliśmy do otoczonej palami masajskiej wioski, w której to rozpoczęły się tańce. Mężczyźni tańczą oddzielnie, kobiety tańczą oddzielnie. Mężczyźni podskakują, kobiety śpiewają i mają takie bardzo charakterystyczne naszyjniki na sobie, które wprawiają w ruch swoimi ramionami, przy tym oczywiście śpiewając. To właśnie wygląda tak z bliska. Też cechują się tym, że przekuwają, chociaż od tego się już odchodzi, przekuwają małżowiny uszne i naciągają je, również mężczyźni, tylko kobiety. Te wyglądają takie lepianki, w których mieszkają. Tu jest taka ciekawostka. Ja, jako że jestem studentką budownictwa, to nie mogę zabraknąć czegoś takiego jak informacji na temat budowli, w których to mieszkają. Same budowle są wznoszone, uwaga, przez kobiety, które są głównymi konstruktorami, a materiał to jest krowie łajno, trochę błota i gałązki, jest zbierany przez mężczyzn, także jest podział ról. Tak wygląda masajska szkoła. Same dzieci są bardzo przyjazne, otwarte, mówią po angielsku. Mając 3 lata już wędrują do szkoły, siadają w ławkach. A przy okazji, jak już jesteśmy przy Masajach, dobrym kontrastem będzie ludność pigmejska, Batwa w Ugandzie, właśnie się do niej przenosimy. To są pigmeje właśnie Batwa Ugandy, które to zamieszkują wyspy jeziora Bunioni, właśnie na granicy Ugandy i Ruandy. Sama ludność, ciężko tam dotrzeć. Żeby tam w ogóle dotrzeć, to trzeba najpierw się troszkę pomęczyć. O tym nie czytałam. W ogóle jak jechałam do Afryki, to nie czytałam nic wcześniej. Tak naprawdę zaczęłam ogarniać całą moją podróż. Jak już byłam na miejscu, bo nie było czasu na to jakoś, nie ogarnęłam tego, ale to też było fajne, taki challenge trochę. Także sama informacja na temat pigmejów to była tak naprawdę, tak jak większość wszystkich informacji, których zaczerpnęłam tam na miejscu, to oczywiście było nie z blogów, nie z przewodników, nie z książek, tylko od tych ludzi, których spotykałam na swojej drodze. Tych, u których mieszkałam, tych, których spotykałam w autobusie, na przystankach. I właśnie z tymi pigmejami było tak, że powiedziano mi, że trzeba wynająć taką dłubankę, czyli taki kajak zrobiony z jednego kawałka drewna i tak sobie wiosłować, najpierw dostać się do małej miejscowości Kabale i później się wiosłuje 2 godziny po urokach oczywiście jeziora Bunioni. Mi trochę w tym wszystkim pomógł mój host Kenneth. On w ogóle ma fundację, która ma na celu pomoc dzieciom w Ugandzie, jeżeli chodzi o edukację oczywiście. I przez te 2 godziny tak sobie wiosłowaliśmy przez te uroki tego jeziora, na którym to w ogóle jest 29 wysp. Każda z tych wysp ma swoją taką historię, o której można było opowiadać, w ogóle zrobić oddzielny wykład, prelekcję, spotkanie. Ja postanowiłam, że dopłynę na wyspę zamieszkiwaną przez pigmejów. I tak też uczyniłam. Widoki nieziemskie, nie z tej ziemi. W ogóle sama ta wyspa, ona jest zamieszkiwana tylko przez pigmejów, ewentualnie przez ludzi, którzy mieszkali w większych miastach albo w ogóle w miastach i postanowili, że na starość albo w ogóle
osiądą w jakimś takim miejscu, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał, gdzie nie będzie turystów, gdzie nie będzie właściwie nic i będą mogli się zająć hodowlą bydła, jakimś gospodarstwem i tak to właśnie wygląda. A tak wygląda właśnie ludność pigmejska. Nieco odbiega swoim wyglądem, swoją kulturą, swoją mentalnością, całe szczęście od Masajów. Jak Państwo pewnie zauważyli, nie ma żadnego szczególnego, to nie są przebierańcy, tak bym to nazwała, ale są bardzo radośni, niestety po angielsku, a może niestety, po angielsku nie mówili. Mi w tym, żeby zaczerpnąć w ogóle jakąkolwiek informację, czegokolwiek się dowiedzieć, pomógł oczywiście mój host Kenneth, który tam żyje. I dzięki niemu dowiedziałam się, że pigmeje to jest ludność, która tak naprawdę niedawno opuściła afrykański burz, bo 23 lata temu. I od tamtej pory była zmuszona nauczyć się żyć w społeczeństwie. Powodem było wprowadzenie przez rząd ugandyjski restrykcji na temat ugandyjskich goryli. Pewnie większość z Państwa kojarzy właśnie Ugandę z tych goryli górskich. Jednakże pigmeje musieli opuścić szczęśliwy afrykański burz i nauczyć się żyć w społeczeństwie. Jednak po dziś dzień jest to właściwie nic się nie zmieniło w tej kwestii. Pigmeje nie mają ani edukacji, ani bieżącej wody, a jedyną ich pracą, za którą zdobywają pieniądze albo w ogóle pokarm na przeżycie, są pracą tych ludzi, o których wcześniej mówiłam, którzy tam przyjechali, którzy coś tam wiedzą i dają im zatrudnienie. Także pigmeje nie mają edukacji, nie wiedzą, nawet gdyby mieli możliwość, gdyby wiedzieli jak, co robić, gdzie pracować, mieć jakikolwiek zawód, umiejętności, to nie mieliby tego wykorzystać. Mimo, że mieszkają 8 km od najbliższej miejscowości, to nie mają czego szukać, bo nie wiedzą, jak na siebie zarobić. Jednakże to są ludzie, którzy, od których bije niesamowita radość, taka mentalność, ich wszystko, brak pogoni za jakąkolwiek karierą, bo jakże, za pieniądzem, za czymkolwiek. Też taka nieświadomość, która w tym przypadku może okazać się błogosławieństwem. To jest w ogóle, też oczywiście mają swój taniec, który za chwilkę tam Państwu pokażę na filmie. Mam nadzieję, że tak, że się uda. Niesamowite wyczucie rytmu. Tym też ponoć się różnią dość znacznie od Europejczyków, jak się dowiedziałam u mojego kolegi perkusisty. Znacznie się różnią od Masajów. To nie są żadne przebieranki. Oni też nie byli za sam wstęp do ich wioski, to żeby z nimi obcować. Za tę możliwość żadnych pieniędzy nie pobierają. Także to dla mnie było takie przekonujące. I w ogóle te wszystkie dzieci, to ostatnie zdjęcie, które chciałam wykonać już wyjeżdżając stamtąd. Chciałam wykonać sobie zdjęcie tak na tle ładnego krajobrazu. Całe szczęście te dzieci mi na to nie pozwoliły, bo szybko do mnie podbiegły, radosne, szczęśliwe, chwytały mi za ręce, oczywiście takie znaki, że jest okej, że jest super, bo oczywiście nie rozumieli. I zamiast się bać mnie jako innej, białoskórej, w ogóle jakiejś innej dziewczyny z nie wiadomo skąd, to te dzieci oczywiście były takie radosne, takie uśmiechnięte. I to też takie pamiętam taką sytuację, że na początku taki dzieciaczek jeden podbiegł, później chmara dzieci, jak zauważyli, że tam nic złego nie dzieje i zaczęli tak dotykać, pocierać najpierw delikatnie moją skórę, że coś innego, że białe, a później tak pocierać już tak coraz bardziej agresywnie. Ale to było takie sympatyczne z jej strony, bo było przy tym mnóstwo śmiechu i uśmiechu. Ja po powrocie z Afryki wpadłem na taki pomysł, żeby im jakoś tak pomóc, żeby to nie było tak, że oni tam rodzą się, umierają i nie mają żadnych możliwości na rozwój. I postanowiłam, na mojej stronie będzie informacja twinsonturo.eu, ruszyć z takim projektem Na Polak Potrafi i zbudować im szkołę, której też pomoże mi mój host Kenneth, o którym wcześniej mówiłam, którego Państwo wcześniej widzieli. Także jest nadzieja, mam nadzieję, że wrócę tam szybciej niż pozwalając mój budżet i uda mi się w ogóle zebrać fundusze na zbudowanie tej szkoły. Ale tyle o Ugandzie, teraz szybko przejdziemy do Rwandy, która... Ja w ogóle jechałam do Afryki, to myślałam, że wszystko jest takie samo.
jakoś tak mnie ciągnęło do Afryki, ale nie wiedziałam, że Afryka też potrafi być różnorodna. Całe szczęście szybko się przekonałam, że tak nie, że jest różnorodna. Sama Ruanda jest ciekawa w ogóle też, jak się wjeżdża, to już widać inny klimat, inna w ogóle, jest zielono, są drzewa, rano jest w ogóle chłodno od wilgoci. Sama też takim miejscem, które obala mit w Afryki, tej takiej biednej, takiej schorowanej, dręczącej, cały czas dręczonej przez jakieś wojny, przez choroby, jest stolica Kigali, która moim zdaniem niczym nie odbiega, w żadnym standardach nie odbiega od stolicy europejskiej. Wysokie budynki, dobra, ładnie, dobrze rozwinięta infrastruktura, czysto, zadbanie, ludzie mówią po angielsku, może nie wszyscy, ale większość. Autobusy na czas i w ogóle luksus. Oczywiście nie wszędzie, czego przykładem jest kolejny slajd. Tutaj właśnie mieszkałam u mojego hosta, Rob, kolejny host. Ciekawe doświadczenie. Pierwszy raz było tak, że pod osłoną nocy, pod gołym niebem, żeby nie było wątpliwości, brałam swój, w cudzysłowie, prysznic, ale było ciekawie. To, żeby nie było wątpliwości, oczywiście jest tak jakby korytarz między jednym budynkiem a drugim, połączony furtą, ale było ciekawie, muszę przyznać. Ja to bardzo miło wspominam. No jeżeli jesteśmy przy Ruandzie, to wszyscy podejrzewam, jeżeli ktoś kojarzy Ruandę, to kojarzą ją z historii ludobójstwa, która miała miejsce nie tak dawno. Bo 25 lat temu tam się działy rzeczy. To jest centrum ludobójstwa w Kigali, do którego oczywiście się udałam. Tam nie można było robić zdjęć, ale pokrótce może opowiem, jak to tam wyglądało, jeżeli niektórzy nie kojarzą. Historia ludobójstwa w Kigali wiąże się z dwoma plemionami, Tutsi i Hutu, które między sobą walczyły. Tutsi faworyzowane, których było mniej, i Hutu. Później się trochę też pozmieniało. Ale najgorsze tak naprawdę w tym wszystkim jest to, że na przestrzeni tak naprawdę 100 dni zginęło milion osób. I to nie z rąk wojska, nie z rąk kogoś z zewnątrz, tylko oni walczyli między sobą, walczyli, głównym narzędziem to były maczety. Także te 100 milionów, szacuje się, 100 milionów osób zginęło z rąk tak naprawdę sąsiada. Ludzie zabijali się nawzajem, ludzie żyjący obok siebie albo żyjący w ogóle w jednych rodzinach musieli się zabijać albo uciekać, co było bardzo trudne. I mogę powiedzieć śmiało, że dla mnie historia ludobójstwa, historia krwawa, historia Ruandzie, w Ruandy, to jest największa historia ludobójstwa, moim zdaniem, XX wieku, w której w tak krótkim czasie zginęło tyle ludzi. Ale też, żeby nie było tak smutno, to może ja jeszcze opowiem, co można robić w Ruandzie, oprócz, albo nie opowiem. W Ruandzie, oprócz Kigali, sama Ruanda też cechuje się tym, że troszkę odbiega w ogóle od standardów Tanzanii, Ugandy i Kenii, z tej racji, że językiem urzędowym jest francuski, ale nie ma tego złego. Teraz z racji na to, że wprowadza się Unię Wschodnioafrykańską, też wprowadza się język angielski urzędowym, także nie jest źle, jeżeli nie zrażacie się, jeżeli tego francuskiego nie znacie, bo po angielsku też się można dogadać w większych miastach. A to już jest moja droga powrotna, długa droga do domu. Pita moja, kwa moja, czyli krótko mówiąc, cały czas prosto, żeby się nie zatrzymywać. Na granicy to było tak w ogóle, jak kupiłam bilet powrotny, bo jechałam autobusem z Ruandy do Tanzanii, do Dar es Salaam. I później miałam nadzieję wskoczyć na prom na Zanzibar. To wykupiłam bilet i pan przewodnik wtedy powiedział mi, że spokojnie, pojedzie pani takim luksusowym autokarem. 27 godzin jest pani na miejscu w Dar es Salaam. Ja uwierzyłam, jednak po 40 godzinach zmieniłam zdanie. Powodem może były najprawdopodobniej warunki, w których podróżowałam. Tutaj wprawne oko zauważy, że czegoś brakuje. Brakuje jednego koła. I tak właśnie sobie jechałam te kilkaset kilometrów z większymi, mniejszymi przygodami. Tak to wyglądało na ulicach poza większymi miastami. Tak to wyglądało w mieście. To jeszcze jest ciekawie w tej racji, że to jest Ruanda, jest kulturalnie, są przepisy. Tutaj zarówno kierowca, motorynki to jest w ogóle boda-boda tak zwana, czyli taksówka tamtejsza. Tutaj zarówno kierowca, jak i pasażer musi być zaopatrzony w kask. Tak to wygląda właśnie w Ruandzie, w Kigali. W mniejszych miejscowościach, w Ugandzie już to nie jest tak restrykcyjne.
bo zarówno kierowca, jak i pasażer nie musi i nie wozi się z kaskiem na głowie. A w najmniejszych miejscowościach nikogo już nie dziwi widok trzech osób na motorynce. To tak tytułem transportu w Afryce. Ale nie ma tego złego. Podróż bez kasku na motocyklu pozwala też zgłębić się, zobaczyć to bliżej, poczuć życie tych ludzi, które tak naprawdę jest barwne. Mam wrażenie, że ci ludzie żyją w biedzie, ale mimo to, jako że nie znają tej pogoni za pieniądzem, to żyją w takiej radości. To się tak też obserwuje. Ja to właśnie widziałam, jak tam byłam. To dla mnie było w ogóle głównym powodem, do którego bym też chciała do Afryki wrócić, to właśnie ci ludzie i ta mentalność. To już jest ostatnie zdjęcie. Mój lot z Zanzibaru przez Nairobi, Amsterdam, Leipzig, czyli Lipsk w Niemczech. Miał miejsce chyba, ja tam przyleciałam na wieczór, przestałam się na lotnisku i rano postanowiłam wrócić do Krakowa, bo jestem z Krakowa. Także ostatnie 600 kilometrów jeździłam już autostopem, bo nawet gdyby był samolot, to pewnie bym go nie wzięła. I teraz się może rodzić pytanie, co na temat moich podróży samotnych, na temat autostopu uważają, co sądzą moi rodzice? Otóż moi rodzice w ogóle o całej podróży nie wiedzieli nic, a o podróży dowiedzieli się przypadkiem, jak byłam w Afryce, w Ugandzie, czyli w połowie gdzieś tak mniej więcej. Mama do mnie dzwoni i pyta się, bo to było tak, że ja wróciłam zdjęcie z safari tam, co przy tym jeepie, gdzieś tam na Facebooka, i mój brat, który mieszka we Francji na stałe, on dzwoni do moich rodziców, do ojca i mówi, że jestem w Afryce. Później ojciec dzwoni, mówi do matki, że ja jestem w Afryce i ona dzwoni do mnie. Z takim niedowierzaniem się do mnie pytała, czy faktycznie tak jest, że jestem w Afryce. Ja mówię, że no tak, że jestem i że będę za 3 tygodnie. No to już nie miałam żadnego telefonu. Ale jak wróciłam do Polski, pokazałam zdjęcia, nie miałam żadnego AIDS, ani eboli, dwie ręce, dwie nogi, to już wszystko było w porządku, także nie wiedzieliście o mnie. Jeszcze taką ciekawostką było, jak ja wyjeżdżałam z Afryki, to był marzec, połowa marca, to do Afryki przyjeżdżała Martyna Wojciechowska i tak to było mega wcześnie rano. Ona wtedy też taka przyleciała i taka była zachwiana po locie. Jak się później okazało, tak, to była ona, byłam tego pewna, bo ona stworzyła później ten film Ludzie Duchy o Tanzanii, za które w ogóle, o Alibinosach, za które później otrzymała złotą nimfę na festiwalu w Monte Carlo. Także jeżeli odsyłam też do filmu Marty Wojciechowskiej, bo tam nie było mi dane, już nie miałam też czasu, żeby zgłębić się w historię albinosów. Mam nadzieję, że jeżeli kiedyś wrócę do Afryki, a wrócę, bo tak jak powiedziałam wcześniej, cała mentalność, radość, kultura, brak pogoni za czymkolwiek, to działa jak magnetyzm, zwierzęcy magnetyzm. I mam nadzieję, że do Afryki wrócę szybciej niż pozwala na to mój budżet i na to mój czas. To byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na moją stronę z pytaniami również. Z pytaniami ja się zgłaszam. Usiądź proszę. Poproszę o brawa dla Kasi. Dziękuję za uwagę. Tak szybko to nie wypuszczamy. Cieszę się, że jesteście z nami. Dziękuję za to, że Państwo nas to spoglądają. Naprawdę rodzice, bałaś się, że oni powiedzą nie? Oni nie bardzo mieli wybór, wiesz, bo oni nie wiedzieli. Oni się dowiedzieli o Afryce, jakiego już tam byłam. No, dlatego pytam. Gdyby się dowiedzieli wcześniej, powiedzieliby nie? Na pewno powiedzieliby nie. A mają jeszcze taki wpływ na ciebie? Nie. Czyli nie chciałaś ryzykować na wszelki wypadek? Po co mają się przejmować, po co mają się męczyć? Mniej więcej lepiej śpią. A ty się zmęczyłaś tam, czy nie? Nie, niczym się nie zmęczyłam. Żadną podróżą, niczym. Ci ludzie, którzy tam są, ta ich mentalność, to o czym można było w ogóle... Ja tam przeżyłam też takie mnóstwo rozmów z tymi ludźmi. Naprawdę nie tylko tych, którzy tam mieszkali, ale też którzy przybyli, bo nie mówiłam wcześniej. Tam w Ruandzie, jak mieszkałam u tego mojego hosta, też poznałam gościa z Chile, w ogóle, który mnie ciągnął na Kilimandżaro i byłam bardzo bliska tego, żeby przedłużyć swój pobyt tam i pójść na Kilimandżaro. Całe szczęście jeszcze miałam resztki rozumu. Często mówisz, Kasia, że jeśli twój budżet na to pozwoli, albo szybciej niż twój budżet na to pozwoli, a jak zarabiasz pieniądze na to, żeby ruszyć? To jest tak jakbyś się spytał, jak zarabiam w ogóle, żeby się utrzymać, mhm. Bo ja odkąd pojechałam jestem z Podkarpacia, a studiuję w Krakowie. Od 5 lat studiuję w Krakowie budownictwo i ja się zaczęłam utrzymać też sama na studiach. Także to jest także prace dorywcze. Różne prace dorywcze, jako barmanka, jako kelnerka, jako hostessa, jako operator ściany wspinaczkowej, bo też się wspinam. Także i mam się czego się da. Organizacja jakichś eventów, mhm. Jest tego sporo, no tak.
Tylko wiesz co, cały czas ten napis www.twinsontour.eu sugeruje nam, że nie jesteś sama, choć na tej podróży byłaś sama. Bliźniaczka, co na to? Siostra, bliźniaczka, my podróżujemy razem, ale to też ciężko jest się zgrać. Ja bardzo bym chciała, żebyśmy razem podróżowały, bo to w ogóle jest najlepsze, co może być. Ona jest najlepszym moim przyjacielem, przyjaciółką i też nam się najpierw razem podróżuje. W tym momencie ona jest w Poznaniu, ja jestem w Krakowie, także troszkę się rozdzieliłyśmy, ale mam nadzieję, że już w lutym, jako broni inżyniera, to pojedziemy gdzieś razem na jakąś dłuższą wyprawę. Jak ty obronisz inżyniera? Tak. Okej. Okay. Ten twój inżynier pomoże zrobić to, o czym marzysz, to znaczy to, na co zbieracie też pieniądze, żeby im zbudować co nieco? Szczerze mówiąc, mam nadzieję, chociaż... Będziesz kierownikiem budowy? Taki był zamiar na początku. Teraz trochę mi się pozmieniało, ale dalej chcę być w budownictwie. Mam nadzieję, że jakiś mój, to czego się nauczyłam na studiach, pomoże mi z tym, żeby tę szkołę zbudować, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to też nie będzie potrzebne, jakaś taka wiedza specjalistyczna. Także nie, mam nadzieję, że to się przyda, ale nie wydaje mi się, że było konieczne. Że nie takie rzeczy oni budują i to stoi, tak? Z tego co wiem, tam nie ma żadnego prawa budowalnego, więc chyba nie ma też ryzyka, że coś podpiszę i później się zawali i będzie na mnie. A ta ich bieda, to, że potrzebna jest twoja pomoc, choć oni o nią być może nie proszą, ale ty sama masz taką potrzebę, to wynika z tego, że tam jest biednie, że tam jest korupcyjnie, że oni nie mają swoich pieniędzy na to, żeby zrobić najprostsze rzeczy? Jak to jest? To wynika bardziej z niewiedzy, z braku możliwości. I ja budując szkołę, stawiając tam szkołę, to nie jest tyle, żebym dawała im możliwości albo bilet na wylot poza Afrykę, tylko bardziej, żeby oni nauczyli się... Nawet budowę tej szkoły, tak? Tak. I tej pomocy w ogóle, żeby oni się nauczyli tego, że mają możliwość, że tak jak ja otwieram sobie w tym momencie możliwości na drogę na nowe możliwości, tak oni też mogą, nie muszą umierać z głodu, że to może być inaczej, że mogą korzystać z tego, co tak naprawdę mają, tylko muszą się tego nauczyć. Tanzania, Rwanda i Uganda, o której mówiłaś. Który z tych krajów został w twoim sercu najgłębiej? Uganda, właśnie z racji na pigmejów, chyba tak. I też z racji tam byłam w ogóle najdłużej. Tych pigmejów, o których tak mówiłaś, że tam jest wielożeństwo? To jest Tanzania. A, to Tanzania, przepraszam. Tanzania nie. Właśnie szukam bardziej tych miejsc takich mniej turystycznych. I też jak podróżowałam, starałam się na tym skupiać, żeby... A nie przewodniki, już no, nawet gdyby było tak, że coś znajdę gdzieś, to wiedziałam, że to nie jest prawdziwa Afryka i to jest naprawdę to widać. To jest w ogóle inna strona tego. Także staram się też doszukiwać w moich podróżach tego, żeby z tymi ludźmi mieszkać, z nimi obcować. Chciałam też z nimi jakoś tak bardziej żyć, jeżeli mi to czas pozwoli. Oni ci pomagają, to znaczy to nie jest tylko tak, że on daje ci nocleg, ale jednocześnie jest twoim przewodnikiem po mieście? Tak. Kenneth, ten mój host z Ugandy, był też moim przewodnikiem i też dużo czasu razem spędziliśmy. Chociaż to też nie było tak, że on był cały czas ze mną, bo miał też swoje sprawy. Ale o ile w Europie couchsurfing, który jest mocno też rozpowszechniony, działa, o tyle w Afryce dopiero się go wprowadza i tam też jest ciężko jakkolwiek kobietę w ogóle znaleźć na couchsurfingu. Ale to, że nie jest tak bardzo powszechny ten couchsurfing w Afryce, powoduje, że ludzie są bardziej otwarci, przyjaźni, weselsi. To nie jest tak, że oni szukają w tym jakiegoś interesu. I właśnie z tego powodu mogłaś też z nimi zaprzyjaźnić. W Europie jest trochę inaczej. To kiedy on przylatuje do Krakowa? Słucham? To kiedy on przylatuje do Krakowa? To bardziej ja jadę chyba do Ugandy, wiesz. Jednak, tak? Mm-hmm. Ale te podróże są po to, żeby z nich wracać, czy te podróże są też... Bo jesteś kolejną osobą na tym naszym festiwalu, co jest fajne i myślę, że jakoś bardzo, bardzo znaczące i znamienne, że zachwyca cię to, że tam jest tak spokojnie, że tam ci ludzie skupiają się na rzeczach, na których my się kompletnie tutaj nie skupiamy, bo mamy inne problemy. Chcesz tam planujesz tam wyjechać właśnie, żeby znowu złapać taką sympatyczną beztroskę? To też nie jest tak, że ja podróżuję, żeby spotkać ludzi, żeby mieć styczność z tą beztroską, z tą radością, bo jestem przekonana, że taka beztroska radość jest wszędzie. To jest tylko kwestia tego, gdzie się szuka albo gdzie się jest. To nie jest kwestia tego, czy się szuka, tylko ogólnie spojrzenia na świat i percepcji jako takiej, w takim ogólnym pojęciu. Także to nie jest tak, że ani ucieczka, ani plan na dalsze życie. To bardziej jest tak, że co ma być, to będzie. Jeżeli ma się spotkać dobrego człowieka na swojej drodze, to się go spotka w Krakowie czy w Szczawnicy. No w Szczawnicy czy w Krakowie, może tej kolejności się trzymajmy. Ale nie miałaś takiego momentu, że jesteś w Rwandzie, jesteś w Ugandzie, jesteś w Tanzanii i piszesz do tej swojej siostry, przyjaciółki, kochana, żałuję, że cię tu nie ma, albo kochana, jest tak źle, że najchętniej bym stąd uciekła? Nie było takiego momentu? Raz tak było w Ugandzie. No, nareszcie, mów.
Znaczy, no wiadomo, że tęskniłam, nie? Ale wydaje mi się, że ona była w gorszej pozycji z tej racji, że miała wtedy sesję i musiała się uczyć, a u mnie było ciepło, lato i w ogóle, także nie było tego złego, ale tęskniłam. I właśnie w ogóle podróż do Afryki, jedną rzecz mi bardzo tak uświadomiła, tak jak kiedyś bardzo chciałam podróżować sama, być niezależna, coś komuś albo sobie też udowodnić, tak teraz sobie zdałam sprawę, że chciałabym podróżować i to wszystko, co tam, czego się uczę, co poznaję, żeby miała z kim to dzielić. Także nie wydaje mi się, żebym miała pojechać kiedykolwiek jeszcze na jakąkolwiek samotną podróż. Bo tak naprawdę ta podróż do Afryki nauczyła mnie tego, że wszystko, co najlepsze, powinno się z kimś dzielić. I to chyba się najbardziej zmieniło w mojej głowie, jeżeli chodzi o tę podróż do Afryki. Właśnie. Bo wam z uwagi na bliźniactwo jest trudno się rozdzielić? Już nie. Kiedyś było trudno. Mhm. Teraz już jest inaczej. Ona poszła na inne studia, w ogóle nie związane z inżynierią jakąkolwiek, bo na komparatystykę, a ja na budownictwo, więc te studia były takim też przełomem dla nas, ale też dzięki temu nas w jakiś sposób przybliżyło do siebie. Ja rozumiem, że się uwielbiacie, kochacie, bo jesteście siostrami bliźniaczkami, ale zdarza wam się, właśnie, zdarza wam się kłótnia, bo jedna w jedną stronę, druga w drugą. Pierdoły, zawsze tak jest, z rodzeństwem. Tu w podróży też? W podróży zawsze jest, jak jest jakaś taka sytuacja zagrożenia życia, czy cokolwiek, to zawsze jest wszystko dobrze, zawsze się zgadzamy ze sobą, wszystko jest idealnie w ogóle jak w zegarku. Mhm. Także jeżeli jest zagrożenie jakiekolwiek, czy trzeba szybko podjąć jakąś decyzję, to jest pełna mobilizacja i żadnych kłótni. Czy w tych podróżach, po tych trzech krajach, był moment zagrożenia życia? Tak, może bezpośrednio to nie. Ale była taka sytuacja, jak pokazywałam też autobus, bo to nie było tak, że ja wsiadam w autobus i jadę przez całą Rwandę, Tanzanię, bo to było z tej racji, że autobus wyglądał tak, jak wyglądał i miał takie warunki, jakie miał, to my musieliśmy się zatrzymywać w pewnym miejscu. W Tanzanii w ogóle jest tak, że autobusy, tylko w Tanzanii, że autobusy nie kursują w ciągu nocy. Także żeby dostać się na autobus gdzieś tam w połowie, to było obok do domy chyba, żeby się wrócić jakikolwiek autobus. Nie da się, 27 godzin nawet on, ten przewoźnik powiedział, że pani dojedzie jednym autobusem, co nie było prawdą, musiałem się przesiadać kilka razy. I to było tak, że był przystanek autobusowy i autobus widmo. Jednego autobusu trzeba było, żeby się w ogóle do niego dostać, to trzeba było wziąć taksówkę, wsiąść z ludźmi, których się nie zna, oczywiście wszyscy Afrykańczycy, nie mówiąc po angielsku, i ja do tej taksówki siadłam. I tak wsiadłam do tej taksówki, więc myślę, a ty, że oni gdzieś mnie wywiozą, bo nie byłam pewna. Ktoś tam powiedział, że jest autobus, ktoś inny, że nie ma, bo to było ogólnie nielegalne, żeby gdziekolwiek wsiąść. Także autobus to było tak, że przyjeżdżali, ja przyjeżdżałam, turyści, byłam jedna biała w ogóle w autobusie, przyjeżdżali ludzie, którzy tubylcy, którzy tam sobie żyją, i oni gdzieś, ten autobus na chwilę stawał i my tą taksówką podjeżdżaliśmy i wbijaliśmy się dalej. A w ciągu nocy się gdzieś tam zatrzymywał właśnie z racji na liczne porwania. Jak się później dowiedziałam, te autobusy muszą stawać, chociaż wydaje mi się, że to stwarza większe zagrożenie, jeżeli autobus stoi i jest po prostu narażony na jakieś zagrożenie. Także wydaje mi się, że to była taka jedna taka sytuacja, kiedy można powiedzieć, że się w ogóle bałam i że mogło się coś złego wydarzyć. Ale bałaś dlatego, że jesteś śliczną, białą kobietą, tak? Też. Jest większe zainteresowanie, fakt. Tak. No, ciut większe pewnie, co? Takie odrobinę po prostu. Zaczęłam się zastanawiać dopiero teraz, odkąd mam prelekcję i tak ludzie się pytają, zawsze jest w ogóle mnóstwo pytań i ludzie się pytają właśnie, czy się nie bałam, czy było zagrożenie, i tak się dopytają o takie szczegóły, o których nie mówię w mojej prezentacji, i do mnie tak zaczęło docierać, że może faktycznie to było na granicy odwagi, trochę barwury i głupoty, tak mi się wydaje. W tej kolejności? Tak. Chociaż matka ją odwraca pewnie, tak? Czasem, zależy od nastroju. To, o czym mówi Kasia swoją drogą, zapomniałem o tym przypomnieć, ale tu stoi na statywie taki mikrofon, ponieważ transmitujemy to nasze spotkanie cały czas na stronie głównej GoForward.com, i chciałbym was słyszeć, jeżeli zadajecie pytanie, więc jeżeli ktokolwiek z was, a są tu młodzi ludzie, którzy kiedyś będą zajmowali się profesjonalnie turystyką między innymi, ma pytanie do Kasi albo będzie miał pytanie później jeszcze w trakcie naszego spotkania, to podejdźcie spokojnie, nie krępujcie się, bo mam nadzieję, że czujecie się jak u siebie i to pytanie zadajcie, dobrze? Kolejna podróż gdzie? Jeszcze nie wiem. Nie wiem. Ale już wiadomo, że z siostrą, ale jeszcze nie wiadomo gdzie. Z siostrą w lutym, jeżeli się uda obronić wcześniej, muszę tak przekombinować, żeby się udało w grudniu, to już w styczniu wjadę z siostrą do Dubaju i później zobaczymy gdzieś dalej, czyli ogólnie Azja. Ale marzy mi się Ameryka Północna teraz. Północna. Mhm. Bo? Nie wiem. Wszystkie moje pragnienia podróżnicze to są po prostu rodzą się gdzieś tam w głowie, w sercu i po prostu rosną. I jeżeli się ich nie spełni, to później mam problem, bo to jest tak, że nie mogę usiedzieć na miejscu. Także nie wiem, co jest powodem tego, że taki ja nie, tak samo z Afryką. Mi się marzyła Afryka dzika, Afryka samotna, spełniła się i teraz lecimy dalej. Dziękuję ci.
za to spotkanie. Brawa dla niej, proszę. Kasia Kowalczyk. Ukłony dla siostry. Dziękuję, Kasiu. Powodzenia. Dziękuję ci bardzo.